Biuro wystaw artystycznych w Krośnie prezentuje. Mówimy o sztuce. Stanisław Kochanek mówi Grzegorz Stefański. Stanisław Kochanek przyszedł na świat 25 maja 1905 roku w Wiedliczu. Od najmłodszych lat Stanisław Kochanek przejawiał ogromne zainteresowanie rysunkiem, malarstwem. Jego pierwszymi mistrzami byli Grodger Matejko, Kossak. A to za sprawą pocztówek, kalendarzy, reprodukcji, które kopiował jako mały chłopiec. Jego starszy brat był już w tym czasie na emigracji w Stanach Zjednoczonych. Przysyłał mu te materiały, które były dla młodego kochanka źródłem jego fascynacji, inspiracji i kopiując je doskonalił swój artystyczny warsztat. Już wczesne prace młodego Stasia zdradzają niezwykły talent, wielopostaciowe sceny we wnętrzach z perfekcyjnie oddanym światłocieniem, z szacunkiem do detalu, do proporcji, mówią nam o samorodnym talencie młodego Stanisława. Jako uczeń szkoły w Wiedliczu rysował podobizny i karykatury swoich nauczycieli. Pierwszymi osobami, które zwróciły uwagę na talent młodego Stanisława byli dyrektor szkoły, pan Wincenty Manierski, Adam Zdun, nauczyciel i Zofia Stawiarska, dziedziczka Jedlickiego Dworu. Wybitny architekt, profesor historii architektury Politechniki Lwowskiej, Jan Sas Zubrzycki, który również bywał w tym czasie w Krośnie, w Jedliczu, z jego projektu powstał Kościół Świętego Antoniego Padywskiego w Wiedliczu, również dostrzegł w pracach młodego Stanisława ogromny potencjał. Prawdopodobnie on to namówił panią Stawiarską, aby zaopiekowała się młodym kochankiem. I tak za jej pośrednictwem 15-letni Stanisław trafił do Krakowa, do bursy prowadzonej przez jezuitę księdza Mieczysława Kuznowicza. W Krakowie uzupełnił podstawowe wykształcenie, skończył siódmą klasę i następnie wstąpił w mury krakowskiej Państwowej Szkoły Przemysłu Artystycznego, kierowanej w tym czasie przez znanego rzeźbiarza Jana Raszkę. Nauka w szkole podzielona była na dwa etapy. W pierwszym dwuletnim uczniowie poznawali zasady kompozycji, konstrukcji brył, pismo, heraldykę. Tworzyli studia z natury, w tym studia aktu, rysunek techniczny, nauki o rzutach, nauka perspektywy, historia sztuki, chemia przemysłowa, nauka o materiałach, rachunki, buchalteria, stylistyka i dopiero po tym okresie wybierano specjalizacje. Było to bądź malarstwo, rzeźba, ceramika, architektura wnętrz i kaflarstwo. Szkoły przemysłu artystycznego zorganizowane były na wzór tych w Pradze i Wiedniu, a ich celem było szkolenie sił fachowych w różnych zakresach wytwórczości przemysłowej i rękodzielniczej. Sił, które by wytwórczej wytwórczość zarówno pod względem technicznym, jak artystycznym w pełni opanowały. W szkole przemysłu artystycznego młody Stanisław Kochanek zwrócił na siebie uwagę profesora Henryka Uziębły, i efektem tego był cykl. Karykatur, które wydane zostały drukiem w roku 1925 pod tytułem Nasza Buda. Po ukończeniu szkoły przemysłu artystycznego Stanisław pomyślnie zdaje egzamin na Krakowską Akademię Sztuk Pięknych. W trakcie swojej edukacji w krakowskiej ASP na swojej drodze spotyka profesorów Fryderyka Paucza, Ksawerygo Dunikowskiego, Jana Wojnarskiego. Władysława Jarockiego czy Karola Frycza. Artystyczny świat Krakowa dwudziestolecia międzywojennego zrobił na Stanisławie ogromne wrażenie. To był czas, kiedy aktywnie byli futuryści, gdy działały kluby Gałka Muszkatułowa. Pod Katarynką, jak mawiał sam Stanisław Kochanek, co drugi człowiek na ulicy to malarz albo pisarz. Stanisław Kochanek aktywnie włączył się w życie. Artystyczne Krakowa nigdy nie opuścił żadnego wernisarzu, żadnej wystawy. Znał osobiście Stanisława Szukalskiego, bywał na jego obrazoburczych wystąpieniach. W trakcie których to Szukalski nazywał profesora pronaszkę profanaszkiem, jakoby ten profanował sztukę, a rektora Szyszko-Bohusza nazwał buchajem ze smoczej jamy. Jednym słowem, artystyczny Kraków i cały ten ferment. Bohema artystyczna to był świat, w którym obracał się nasz rodzimy artysta. W trakcie studiów Stanisław odnosi spore sukcesy. Wielokrotnie był chwalony za studia aktu czy studia krajobrazu. W roku 1931 odnosił sukcesy jako scenograf, wykonywał scenografię dla Teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. Jego profesor Karol Frycz który był czołowym teatralnym plastykiem pierwszej połowy XX wieku, bardzo scenografię kochanka chwalił. Mówił do niego, Panie kochanek, przed Panem wielka przyszłość. W roku 1929 otrzymał stypendium z Funduszu Kultury Narodowej na artystyczną wyprawę do Włoch. Wystawiał swoje prace, rysunki, karykatury nie tylko w Krakowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych, ale również na wystawie w Paryżu, na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej i Wzornictwa. W roku 1932 Stanisław Kochanek znalazł się również wśród członków założycieli Towarzystwa Uczniów ASP Żywi. Obok takich postaci jak Władysław Ułopuszniak, Leopold Lewicki, Adam Jaźwiecki, Włodzimierz Sawulak, gorgoń czy Stanisław Osostowicz. Wiele z tych postaci tworzyło później tzw. Pierwszą Grupę Krakowską. Mimo propozycji zostania w Krakowie, Stanisław zdecydował o powrocie w rodzinne strony. Jak sam twierdził, z tęsknoty za rodziną, za rodzinnymi stronami. 1 kwietnia 1934 roku ożenił się ze Stefanią Pawłowską z Borysławia, która będzie jego towarzyszką już na całe życie. Lata 30. tuż przed wojną spędził kochanek z żoną w Męcince koło Jedlicza, później także w samym Jedliczu i utrzymywał się całkowicie ze swojej pracy. Wykonał w tym czasie wiele portretów, a również prac o tematyce sakralnej. Obrazy kochanka odnajdujemy w kościołach w Jedliczu, w Szebniach projektował polichromie, ołtarze. Pierwsza duża wystawa Stanisława Kochanka miała miejsce w Suwałkach w roku 1939 i otrzymał wtedy zlecenie na namalowanie 40 portretów oficerów 4. dywizjonu artylerii konnej w Suwałkach. Jak na tamte czasy było to zlecenie ogromne. Na otwarciu wystawy był obecny sam generał Władysław Sikorski. Powstało wiele prac w technice olejnej, jak również rysunków, nie tylko portretów, ale również sceny rodzajowe z życia dywizjonu. Niestety większość z tych prac nie zachowało się do dnia dzisiejszego. W okresie okupacji Stanisław Kochanek z małżonką czynnie włączyli się w niesienie pomocy partyzantom, zaopatrywali ich. W żywność, w środki medyczne. Z tego okresu pochodzi też ciekawy epizod znajomości Stanisława z lejtnantem Anatolem Afanasiewem, pochodzącym z Moskwy, poetą, dziennikarzem, który to żywo zainteresowany historią, kulturą re, regionu. W osobie Stanisława Kochanka odnalazł swojego powiernika, przyjaciela i przewodnika. Dzięki wsparciu Anatola Afanasiewa, Stanisław Kochanek uratował dużą część mobiliów z dworu Marii Konopnickiej w Żarnowcu, który w roku 1944 był w stanie opłakanym, wnętrze dworu zamieniono na stajnie, miejscowa ludność szabrowała wyposażenie wnętrza. Stanisław Kochanek otrzymał dzięki Afanasiewowi wóz, duży wóz wojskowy skrzyniowy. Na który zapakował wszystko to, co udało mu się z dworu uratować, po czym zdeponował w urzędzie gminy Wiedliczu. I tak przetrwały te rzeczy trudne lata wojenne i, i są dzisiaj na wyposażeniu muzeum. W roku 1945 mieszkał już w Krośnie i czynnie włączył się w życie kulturalne, artystyczne Krosna. Właśnie to on był jednym z organizatorów. Związku Artystów Plastyków w Krośnie. Współredagował pismo, Sztuka i Życie. Utrzymywał się ciągle głównie z malowania portretów, obrazów. Prowadził lekcje rysunku i malarstwa w Domu Kultury w Krośnie. Był jednym z inicjatorów powstania Muzeum Krośnieńskiego i Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krośnieńskiej. W roku 1960 wstąpił do ogólnopolskiej grupy Zachęta w Krakowie. Razem z grupą tą wystawiał swoje prace w Warszawie, Krakowie, Lublinie, Radomiu, Rzeszowie, Szczecinie, a w roku 1963 wziął udział w wystawie w Moskwie i 12 miastach ówczesnego Związku Radzieckiego m.in. Welwowie, Kijowie, Odessie, Charkowie, Sumach, Zaporożu, Rydze. Jego obraz, Góralka, prezentowany na tej wystawie, Zbierał bardzo pochlebne recenzje. Prasa radziecka bardzo entuzjastycznie wypowiadała się o talencie młodego kochanka. To właśnie jego prace doczekały się kolorowych reprodukcji w rosyjskiej prasie, takich jak Tworczestwo, Iskustwo, Aganiok czy Moskiewska Prawda. Artyści należący do ogólnopolskiej grupy Zachęta uciekali od awangardy, uciekali od. Nowych form wypowiedzi, zwracali się raczej w kierunku malarstwa realistycznego. Jak sami mówili, zadaniem naszym jest szerzyć i upowszechniać miłość do piękna w najszerszych masach ludności, a źródłem tego jest twórczość realistyczna. Z tego czasu pochodzą też prace, takie jak portret Fryderyka Chopina dla towarzystwa imienia Chopina w Buffalo. Kochanek był też autorem portretu prezydenta Kennedy'ego dla Uniwersytetu Polonijnego Villa Maria College w Buffalo. I otrzymał również zaproszenie na indywidualną wystawę w Albrecht Knox Art Galery w Buffalo. Z zaproszenia tego nie skorzystał. Przez kilkanaście lat prowadził zajęcia w Domu Kultury Górnika, uczył rysunku, uczył malarstwa. Stanisław Kochanek był również autorem stenografii dla Teatru Górnika Naftowca w Krośnie. Przez pewien czas pełnił również funkcję miejskiego plastyka. To właśnie Stanisław Kochanek był autorem chociażby latarni krośnieńskich. Przez całe swoje życie oddawał się również swojej pasji karykaturzysty. Rysował karykatury znanych postaci, artystów, profesorów, aktorów, jak również postacie związane z miastem, z krosnem, znajomych. Zdarzało mu się również na serwetce, w restauracji, rysować kelnerkę czy przypadkowe osoby. Setki, jeśli nie tysiące karykatur zachowało się po Stanisławie Kochanku. Dziwi więc fakt, że nigdy nie należał do Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury. Twórczość Stanisława Kochanka zdradza fascynację. Sztuką młodopolską. Folklorystyczno-ekspresyjny nurt, reprezentowany przez jego profesora, Paucza, odcisnął swoje piętno na całej artystycznej drodze Stanisława. Tematyka ludowa, pejzaż, a przede wszystkim portret. Sam mawiał o sobie, że przede wszystkim jest portrecistą. Na pewno zwraca uwagę ogromna wszechstronność kochanka. Bardzo biegle poruszał się. Po różnych dziedzinach sztuki, od scenografii, poprzez ścienne polichromie, zajmował się akwarelą, malarstwem olejnym, tworzył grafiki, rysował, komponował sceny batalistyczne, rodzajowe, pejzaż, portret, martwa natura. Jednym z epizodów w jego bogatym artystycznym życiu było również to, iż zajmował się rzeźbą. Był autorem szeregu pamiątkowych tablic, które zdobiły Krośnieńskie mury. Wykonał tablicę poświęconą Marii Konopnickiej, Szczepanikowi, tablice upamiętniające różne rocznice, a przede wszystkim znany jest Krośnianom jako autor pomnika Mikołaja Kopernika, który stoi przed gmachem krośnieńskiego Liceum. Pracę tę wykonał w roku 72. Pracownię rzeźbiarską uczynił w kuchni swojego domu. Stanisław Kochanek zmarł w roku 1995. Krośnianie pamiętają go jako osobę niezwykle serdeczną, ciepłą. Ci, którzy znali go bliżej, wspominają, że był niezwykłym erudytą, miał ogromną wiedzę, którą chętnie się dzielił, był wyśmienitym gawędziarzem, często przy pracy, kiedy rysował, kiedy malował, opowiadał, inspirował młodych ludzi. Wiele postaci, które w młodości zatknęły się ze Stanisławem Kochankiem, później wybierały artystyczną drogę.